takiego wydarzenia jeszcze nie było. Targi książki i mediów Wivelot 2023. Książki, audio, gaming, BookTok, autorzy i wiele innych w niepowtarzalnej przestrzeni PGE Narodowego. Zaplanuj wyjątkowy weekend i kup bilet już teraz na targiwivelo.pl. Sprawdzone informacje i rozmowy na istotne tematy. Pora na Wieczorny Ekspres, który prowadzi Kamil Szewczyk. Witam serdecznie, Kamil Szewczyk, to jest Wieczorny Ekspres. Dzisiaj moimi Państwa gośćmi są generał Waldemar Skrzypczak, były dowódca wojsk lądowych. Witamy pana. Witam pana, dobry wieczór, witam Państwa. I dr Wojciech Szewko, analityk do spraw międzynarodowych, kolegium Civitas i także autor podcastu na YouTubie Na Wschód od Bliskiego Wschodu. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Witamy panów. Zanim jeszcze porozmawiamy, przejdziemy do dyskusji, powiem o sądzie na czacie. Czy Putin dąży do wojny z NATO? Możecie, drodzy widzowie, głosować. Pamiętajcie o kciukach w górę i zasubskrybujcie nasz kanał. Jeżeli tego jeszcze nie zrobiliście, oczywiście, czekamy na wasze komentarze także. Najciekawsze wyświetlimy w trakcie programu. Możecie także zadawać pytania naszym gościom. Oznaczajcie je hashtagiem pytanie. No właśnie, panowie. Cytat. W nadchodzącym szczycie NATO w Wilnie sojusz musi wysłać Rosji jasny sygnał, że gra się skończyła. Ukraina jest częścią Zachodu. Stoi u progu NATO. Wkrótce go przekroczy, uważa szef MSZ-u Ukrainy Dmytro Kuleba. Czy rzeczywiście gra się skończyła? Czy dopiero zaczyna? Czy dopiero zacznie? Może pan Szewko? Ja najpierw. Moim zdaniem ta gra się dopiero zaczyna. To w ogóle nie jest koniec. W tej chwili tworzone są, można powiedzieć, stanowiska negocjacyjne, które potem będą miały znaczenie. Zresztą cały ten konflikt w tej chwili od tego momentu poprzez słynną ofensywę ofensyw, która ma być, będzie, nie wiadomo, tak naprawdę ma stworzyć stanowisko negocjacyjne dla przyszłych rozmów pokojowych. I o to się toczy gra, tak? No o to się tak naprawdę toczy gra, no bo przecież wiadomo, że każda wojna kończy się jakimś pokojem, tak? Czy ona zostanie wszystko już wygrana, czy zostanie przegrana, czy dojdzie do jakiegoś rozejmu, czy dojdzie tylko do zawieszenia wrogości, tak jak w Panmundżomie będziemy mieli, czy tam pomiędzy Indiami i Pakistanem będziemy mieli linię kontroli, czy tak naprawdę Korei, uznanie. Panmundżom, tak dokładnie. W Korei, prawda? Tak, 70 lat, prawda? I tak naprawdę de facto linia, która jest linią tylko tymczasowej kontroli, jest de facto przecież granicą między państwami. To są różne scenariusze, ale tak naprawdę wszystko to, co się dzieje na polach, ja wiem, że może powiem coś obrazoburczego, ale wszystko to, co się dzieje na polach bitew, wszystko, tak naprawdę to jest w pewnym momencie stworzenie warunków do zawarcia jakiegoś pokoju, czyli do stworzenia warunków do jakiejś ugody politycznej. I tylko jest kwestia tego, jeżeli ktoś wygrywa wojnę, to może narzucać, powiedzmy sobie, jakieś rozwiązania no niekorzystne dla drugiej strony. Jeżeli sprawa jest nierozstrzygnięta, to wtedy mamy do czynienia z taką sytuacją, w której tak naprawdę żadna strona nie jest zadowolona, ponieważ obie strony muszą zgodzić się na kompromisy, które są dla nich wyjątkowo kosztowne. W takiej sytuacji zresztą bardzo często w historii dochodziło po zawarciu takiego rozejmu do jakichś wielkich przewrotów, zawieruch, prawda, już takich państwa, które się na to zgodziły, ponieważ społeczeństwa, no, żeby daleko nie szukać, no, pierwsza wojna światowa tak się kończyła. Tak. Tak? Niemcy wygrywały wojnę i nagle musiały zawrzeć pokój, który je upokorzył. Mieliśmy dzięki temu drugą. W związku z tym to tak mniej więcej wygląda. I wszystkie te sygnały, wszystkie te komunikaty, wszystkie te potrząsania szabelką, wszystkie to przemieszczania broni nuklearnej pod granicę, z granicy i tak dalej. Jest to też pewien teatr, który zakończy nam się przy tym stole pokojowym po prostu. Panie generale. Generalnie NATO jest uczestnikiem tego, co się dzieje za naszą wschodnią granicą, ponieważ NATO oficjalnie wspiera swoimi działaniami politycznymi, militarnymi Ukrainę. Zatem wydaje się, że NATO już powiedziało, że jest zainteresowane tym, co się dzieje w tym obszarze, jeśli mówię o Europie Wschodniej, i widzi swój udział w finale tego wszystkiego, co się dzieje za wschodnią granicą. Natomiast nie będzie rozstrzygnięcia militarnego tej wojny, ponieważ żadna ze stron nie ma przewagi takiej, która by pozwoliła tą wojnę, której ze stron zdecydowanie wygrać.
I teza ta, o której wielu mówi, że Amerykanie zdali już tyle sprzętu armii ukraińskiej, że armia ukraińska ma przewagę, jest tezą fałszywą. Bo nie na tym polega budowanie przewagi, że się da sprzęt i temat zamknięty, trzeba zbudować sił zbrojne. Ale to jest kwestia przyszłości. Zatem moim zdaniem nie będzie osiągnięcia militarnego, będzie to, o czym mówił pan doktor, dojdzie do jakiegoś zawieszenia broni, które w zasadzie moim zdaniem... kompromisu. Panie doktorze, to już się dzieje. W tej chwili te wszystkie zabiegi dyplomatów, te rzeczy, które się dzieją za kulisami, my tego nie wiemy, co się tak naprawdę dzieje, ale dyplomaci podróżują, już wymieniają się informacjami, spotykają się nieoficjalnie, to zmierza ku temu, aby ten konflikt zakończyć. Być może zawieszenie broni, bo rozstrzygnięcia militarnego nie będzie, na pokój się na pewno nie zgodzi Zełenski. No właśnie, toczy się cały czas ta gra, ale kto wygrywa według panów wojnę? Rosja czy Ukraina? Bo mamy taki przekaz, no dość wyidealizowany, prawda, na salonach międzynarodowych, że wygrywa wojnę Ukraina. Media wygrywają wojnę, tylko dokończę. Tymczasem prawda jest chyba taka, że jednak Rosja, prawda, wygrywa tę wojnę, spychając Ukraińców, bo czekamy na tą kontrofensywę ukraińską i nie możemy się jej, prawda, doczekać. Co to znaczy wygrywa wojnę? To jest pierwsze podstawowe pytanie. Tradycyjnie wygranie wojny to jest na przykład, kiedyś było, zajęcie całego terytorium, zajęcie stolicy. Rozbicie sił przeciwnika tak, że nie jest w stanie walczyć. Albo na przykład zmiana reżimu politycznego, prawda? Czyli to na co Rosjanie prawdopodobnie liczyli, że w ciągu tam tygodnia czy dwóch dojdzie do obalenia, prawda, nie wiem, tego Zełenskiego, tak jak Mussoliniego gdzieś tam na latarni powieszą, będą piękne zdjęcia, koniec, prawda, mamy ponownie bratni naród ukraiński zbratany z Rosją. To są potencjalne konflikt scenariusze. Jest szerszy, prawda? Rosja tutaj gra swoją, z tym powstaje gra swoją, gra w swoją grę, prawda? Że chce tutaj jakby na arenie międzynarodowej, prawda? Ja panu powiem na przykład, kto moim zdaniem w tej chwili wygrywa, tak? W tej chwili kto... powinniśmy się nie patrzeć na Ukrainę, tylko zobaczyć, w jaki sposób przekształca nam się cały ład międzynarodowy. Kto wygrywa na tym ładzie międzynarodowym? Za kim? Czyli za kim powtarzają poszczególne państwa? Czy cytują Bidena, cytują Putina, czy może cytują Xi Jinpinga? Prawda? W jaki sposób będzie ta konfiguracja po wojnie, prawda? Czyli ten świat, który zastaniemy godzinę po tym rozejmie, pokoju, jakbyśmy go jeszcze nie wiemy, czym to się skończy. Jak on będzie wyglądał? A jak pana zdanie będzie wyglądał? No to jest niestety dosyć skomplikowane i to musiałbym strasznie dużo mówić, ale wydaje mi się, że najprościej w ten sposób. Po pierwsze, mamy całą wielką grupę, czego się chyba Zachód nie spodziewał, państw, które były do tej pory w jakiś sposób klienckie wobec Stanów Zjednoczonych, które tą klienckość, ten układ wasalny wypowiedziały. I to jest prawie cały Bliski Wschód z Arabią Saudyjską na czele, które wydryfowały w ciągu dosłownie miesiąca czy dwóch w kierunku Chin i tak naprawdę z Chinami rozmawiają. Będziemy mieli Zachód, który z jednej strony wprowadził cały szereg sankcji, chociaż jest też niejednolity, bo przecież są tacy politycy, którzy tylko przebierają nogami, żeby, nie wiem, no, Schröder jeszcze pracuje w tym Gazpromie, czy tam w Rosniefcie, w związku z tym jest paru niemieckich polityków, którzy pewnie też mają na to ochotę, więc tutaj widać, że ten Zachód jest niejednolity, ale generalnie Zachód w tym momencie, moim zdaniem, w ostatnich miesiącach dyplomatycznie przegrywa. Francja została wyrzucona praktycznie z całej Afryki, proszę zobaczyć. Francuzów nie ma w Mali, nie ma w Burkina Faso. Co więcej, Ławrow tam jeżdżąc, prawda, jeszcze w Algieria, prawda, czyli te układy z Rosjanami. Maroko, które było niby, czy jest cały czas sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, jest otoczone przez wrogie państwa. I zrobił to Ławrow jedną wizytą. Mamy Xi Jinpinga, który tak naprawdę wyrósł tutaj na gołąbka pokoju, na człowieka, który magiczną różdżką machnął i doprowadził do pokoju na Bliskim Wschodzie. I tak właśnie, się zresztą... On też rozgrywa, prawda, swoją grę. On rozgrywa swoją grę, tylko że w rezultacie jak gdyby tej całej gry, czyli tej całej układanki mamy na przykład odejście w rozliczeniach wzajemnych między Rosją i Chinami, ale również pomiędzy Chinami i państwami Zatoki, na przykład od dolara. Czyli ten krajobraz po bitwie może wyglądać w ten sposób, że Stany Zjednoczone stracą bardzo wielu sojuszników. Być może również przez to, że próbowali ich przymuszać do tych sankcji. Oni się zresztą, tutaj tak, jeżeli ścisnęli mocno tę dłoń, to po prostu to wyszło między palcami. Mamy Izrael, który nie przystąpił do sankcji, nie potępił Rosji. Mamy Turcję, członka NATO, która... To się dystansuje, prawda? Dzisiaj entente cordiale, prawda, Putin się wymieniający tam prawie że pocałunkami przez wideo łącze z Erdoganem i elektrownia atomowa zbudowana przez Rosjan. To w ogóle są to wielkie bratnie narody. To jest członek NATO. W związku z tym powstaje pytanie pod koniec dnia, na jakie państwa, gdyby przyszło co do czego, gdyby na przykład rozpoczął się konflikt globalny, na jakie państwa, na jakich sojuszników mogą liczyć Stany Zjednoczone?
Na Japonię być może, na Koreę Południową być może, Filipiny, prawda, Wietnam. Pomimo tego tak, Wietnam, bo zagrożony przez Chiny, ale ta liczba państw przed tym konfliktem, które uważaliśmy za sojuszników i liczba po tym konflikcie być może gwałtownie się skurczyła. Mhm. To jest być może też efekt nie tylko samego konfliktu, no błędów Bidena, prawda, wycofania się z Afganistanu, tego, że Biden osobiście nienawidzi się z Mohammadem Bin Salmanem i ze wzajemnością, bo tam kiedyś całą kampanię wyborczą Biden opierał na krytyce. Prawda, tak. Panie doktorze, to może okay. To możemy tak opowiadać no, godzinami. Długo, tak, dokładnie, tak. To pytanie może do pana generała z czatu naszego. Panie generale, czym grozi zamrożenie konfliktu dla Polski w przyszłości? Znaczy generalnie nam nic nie grozi w tej sytuacji. Dlaczego? Że zamrożenie konfliktu spowoduje to, że obie armie, i rosyjska, i ukraińska, będą w okopach cały czas stały i czekają w gotowości na okazję do tego, żeby dokonać tego przełomowego uderzenia. Będą czekały na swój czas. Wydaje się, że zamrożenie konfliktu jest rozwiązaniem, które nie zbuduje pokoju w tamtym regionie, a chcielibyśmy pokoju, to po pierwsze. Po drugie, wydaje się, że to, że w okopach będzie to wojsko stałe i armia rosyjska też, to nie pozwoli to armii rosyjskiej się na tyle odbudować, żeby ta armia rosyjska była potencjalnym zagrożeniem dla Polski w jakiejś perspektywie. Moim zdaniem to, co się wydarzyło z Rosją i to, że ono już nie jest tym imperium, które pamiętamy sprzed 24, nie ma takiej siły, takiej mocy sprawczej, jednak dotyka to gospodarkę rosyjską, dotykają te sankcje. Zatem wydaje się, że proces rekonstrukcji tego państwa, w tym i zmiany w armii, one są koniecznymi i tą armię trzeba pewnie Rosjanie się zbudować, ale na to będą mieli dużo, czy potrzebowali dużo czasu. A zatem wydaje mi się, że w najbliższej perspektywie zagrożenia bezpośredniego konfliktem Rosja na to nie ma, w tym konflikcie byśmy właśnie, byli czy miałaby jakiś uczestnikami. Czy miałaby jakiś interes Rosja w tym, żeby atakować NATO? Czy to jest ruch samobójczy dla niej? Samobójczy w kontekście tego, że Ukraina czeka tylko na dobrą okazję, żeby Rosję na przykład pod brzusze uderzyć. Moim zdaniem Rosja nie mają tego świadomości i takiego ruchu nie wykonają. Konflikt z NATO by pogrożył absolutnie Rosję. Rosja by się z tego konfliktu nie otrząsnęła. Tym bardziej, że moim zdaniem rosyjskie imperium jest bardzo mocno pokiereszowane. Jeżeli czas tam jest, kurczy się demografia, prawda? Oni tylko żyją na Kaukazie. Znaczy, trzyma ich demografia Kaukazu. Sojusznicy Azjatycy się od nich jakby uwolnili z tego łańcucha w zależności od Moskwy. Czas Putina jest policzony. Ja nie mówię o tym, że on choruje. Bo wielu spekuluje, przypisuje mu wszystkie choroby świata. To nie o to chodzi. Czas jego jest dlatego policzony, że biologia go po prostu zsunie z sceny politycznej. I teraz pytanie takie, czy będzie w Moskwie taka siła sprawcza, która będzie chciała budowania Rosji, nowej Rosji w oparciu o warunki pokojowego funkcjonowania państwa, czy będą to dalej twardogłowi, którzy będą chcieli konfrontacji militarnej? Jak to nowe rozdanie może wyglądać, panie generale? Znaczy ja wierzę w to, że na scenie pojawią się ludzie, którzy będą chcieli pokoju, bo Rosja długiego konfliktu z udziałem państw NATO i Ukrainy nie przetrwa. I to jest moim zdaniem czas na to, żeby na Kremlu nastąpiły takie zmiany, które by pozwoliły Rosji się od tego konfliktu uwolnić, bo Rosja w tej sytuacji, jaki w tej chwili jest, nie ma szansy, by się z niego uwolnić. Ukraińcy im na to nie pozwolą. Ukraińcy patrzą cały czas za Dniepr na te 20% swojego terytorium. I dopóki my będziemy Ukrainę wspierać, Ukraina tylko będzie czekała na właściwy moment, kiedy będzie mogła dokonać agresji na Rosję. Panie doktorze? Czyli mi się wydaje, że to będzie trochę bardziej skomplikowane. To znaczy, to dokładnie będzie tak, tyle tylko, że Rosja też przez ostatnie miesiące te wszystkie działania rosyjskie, te działania właśnie głównie dyplomatyczne, one są nakierowane na stworzenie przeciwwagi dla sankcji. Tego się nie da zrobić w ciągu jednego dnia, dwóch czy miesiąca, ale jeżeli będziemy mieli taką sytuację, w której ten konflikt zostanie właśnie w jakiś sposób zamrożony, dojdzie do jakiegoś rozejmu, to każdy miesiąc budowania tego sojuszu, proszę zobaczyć, na przykład, żeby daleko nie szukać, Ławrow pojawił się w tych krajach, które są dla Unii Europejskiej szczególnie kluczowe z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego. To nie bez przyczyny on tam zabiega bardzo silnie o Algierię, bo jak Algieria odetnie dostawy gazu do Europy, to wtedy będzie to dopiero problem. Więc to jest próba wymuszenia w ten sposób ewentualnie powrotu do business as usual z Rosjanami. Po drugie zabiega również o wszystkie te kraje, które są, w których wydobywane są surowce, no na przykład, żeby daleko nie szukać, niezbędne do budowy tych wszystkich baterii samochodowych i tym podobnych rzeczy. A tych krajów za dużo niestety nie ma na świecie. I te zasoby jednak są ograniczone. To nie jest tak, że tam się pójdzie łopatą pod Warszawą do ogródka i się lid zacznie kopać.
Po trzecie, oni sobie próbują zbudować takie relacje z Chinami, na co Chiny niespecjalnie są chętne, żeby stworzyć przeciwwagę, czy właściwie zakopać tą wyrwę związaną ze sprzedażą węglowodorów, czyli krótko mówiąc, żeby Indie, Chiny, całe to południe niezaangażowane w tej chwili, żeby kupowało rosyjską ropę, rosyjski gaz. Znaczy oni chętnie kupują, tylko z ogromnymi dyskontami, bo jednak saudyjskie, emirackie są po prostu, jest to dużo droższe. Ale również Chiny mogą być znakomitym zapleczem do dostarczania różnego rodzaju elektroniki, co do czego się zresztą Amerykanie zorientowali. Właśnie te embarga nałożone na Chiny, jeśli chodzi o te procesory, dotyczą nie tylko chińskiej armii, ale również potencjalnie pewnie armii rosyjskiej. W związku z tym też trzeba pamiętać, że im dłużej będzie, im więcej się da czasu Rosji, tym ona będzie się starała, tak jak każde państwo objęte jakimiś embargami, będzie się starała w nowych warunkach odbudowywać swój potencjał. Proszę zobaczyć, jest bardzo dobry case a propos właśnie sankcji, taki case podręcznikowy, Iran. Iran jest objęty dużo silniejszymi sankcjami niż Rosja w tej chwili. Tam rzeczywiście jest tak, że Amerykanie, szczególnie przy Trumpie, nałożyli sankcje takie, że nie tylko firmy, ale firmy kooperujące, osoby, cokolwiek jest związanego z Iranem poza bardzo wąską ścieżką kwestii zupełnie niewojskowych i humanitarnych, może trafić gdzieś tam pod listę sankcyjną na zasadzie przypadkowego nawet odrzutu. Proszę zobaczyć, byli w stanie zbudować nowoczesne drony, byli w stanie zbudować sobie armię, która jest autentycznym zagrożeniem dla Izraela, czy nawet dla Arabii Saudyjskiej, stąd się Saudyjczycy woleli z nimi dogadać. W związku z tym, to jest Iran, to jest państwo o niewielkiej jednak liczbie surowców, mniejszych doświadczeniach naukowych i tak dalej. W związku z tym ja się obawiam, że niestety ten konflikt będzie konfliktem tylko odłożonym w czasie. Znaczy, że Rosjanie po prostu wykorzystają ten czas na jednak cały stary sprzęt już im zniszczyliśmy. Już nie wiem, czy te T-34 jeszcze tylko nie jeździły, ale już wszystko, co tam... Tam już jeździ wszystko. Tak, tam już jeździ wszystko. W związku z tym teraz będą musieli budować nowe czołgi. No nie sądzę, żeby T-60... W tym kontekście, czy ma to jakieś znaczenie to, że Rosja kupuje broń irańską i koreańską? Czy w tym sensie pomaga to jej, czy jednak to są takie zabiegi ad hoc? To jest ad hoc, dokładnie. To nie jest długofalowe. No ale już wszystkie surowce... Głównie amunicja. Głównie tak, amunicja, ale komponenty. Te komponenty, których nie będzie mogła kupić z Zachodu, będzie próbowała kupować gdzie indziej. No to najlepszym miejscem do kupowania takich rzeczy, no to są Chiny, krótko mówiąc. I stąd są właśnie te wszystkie zabiegi, to opowiadanie, że nasze stosunki wzajemne weszły na niespotykanie wysoki poziom z Chińczykami. A Chińczycy też o tym wiedzą. Oni nie są zainteresowani tym, żeby Rosja była mocarstwem. Jak Polska w tym kontekście musi się zachowywać? W kontekście tych rozgrywek na arenie światowej, w systemie światowym. Panie generale, Chiny, USA, Rosja... Unia Europejska. Jaka jest tu rola Polski i z kim, że tak powiem, mówiąc brutalnie, z kim warto trzymać, a z kim nie? Czy z Unią, czy ze Stanami jednak? Znaczy widać wyraźnie, że my już określiliśmy dawno, z kim trzymamy. Trzymamy z Bidenem i Stanami Zjednoczonymi. Czy to jest właściwe, czy nie? Jak pan to widzi? Znaczy moim zdaniem w tej chwili nie ma alternatywy, dlatego że Unia Europejska nie jest na tyle silna i sprawcza, żeby mogła funkcjonować i zastąpić nam Stany Zjednoczone jako partnera. Nam potrzeba takiego partnera, który nas będzie wspierał, szczególnie wtedy, kiedy te państwa ściany wschodnie się konsolidują. Konsolidują się wzdłuż granicy i myśl jednego celu, czyli budowanie odporności na zagrożenia, którym może stanąć armia rosyjska. Tylko, że Ameryka nie będzie wiecznie, prawda, tutaj w Europie działać, prawda? Już się mówi, że jeśli republikanie dojdą do władzy w Stanach, no to może to bezpieczeństwo amerykańskie, to zapewnianie bezpieczeństwa Amerykanów w Europie, no może się... Poziom zaangażowania Amerykanów w Europie jest bardzo duży i moim zdaniem na terytorium Polski też. Ja bym w tej chwili nie przesądzał, jaki będzie dalszy rozwój sytuacji po wyborach w Stanach Zjednoczonych, bo ty się każdy w przyszłym roku, kampania zaczyna się we wrześniu. Niemniej jednak my w tej chwili postawiliśmy jednoznacznie. Ale jest to ryzyko, prawda, że republikanie jednak... No, a co w zamian? Kto alternatywą ma być dla Ameryki, jeśli chodzi o Unię Europejską? Francja? Nie jest alternatywą dla nas. Panie doktorze? Znaczy, problem polega na tym, że tak, ja się zgadzam z panem generałem, rzeczywiście Stany Zjednoczone to jest jedyna opcja. Tyle tylko, że powstaje pytanie, czy Stany Zjednoczone będą chciały. No właśnie. I też nie wiadomo, czy to będzie DeSantis, czy to będzie Trump. Trump zapowiada, on nie kryje to, co będzie robił. No on, przecież jeszcze kiedy był prezydentem, to dlatego mu właśnie Kongres uchwalił ustawę, która miała mu utrudnić wyjście z NATO.
I on, znaczy co więcej, badania opinii publicznej w Stanach Zjednoczonych pokazują, że Amerykanie chyba są zmęczeni. Surowo oceniają, prawda, zaangażowanie Ameryki. Zmęczeni są właśnie tymi permanentnymi wojnami i tym, co bardzo ładnie. Mają wiele problemów wewnętrznych. Nie zacytuję go, bo pewnie nam zaraz algorytm YouTube'a coś obetnie, Trumpa, ale on powiedział, że zabierze tych wszystkich amerykańskich żołnierzy z tych zapyziałych krajów, tak delikatnie powiedziawszy. I on zaczął to robić. To, że jest to katastrofalne, że wycofanie się z Afganistanu skończyło się tak, jak skończyło. Zaraz Amerykanów wyrzucą z Syrii, być może nawet z Iraku. No, to jest zupełnie inna sprawa. Natomiast dla amerykańskiego podatnika, dla amerykańskiego wyborcy, no to America first, prawda? To się podoba. No, inaczej Trump by nie został prezydentem. I on, zdaje mi się, pod tymi samymi hasłami wygrywa również z konkurencją w partii republikańskiej. Panowie, wróćmy na chwilkę jeszcze do sprzętu, do armii. Na ile w ogóle sprzęt, który jedzie na Ukrainę, jest pomocny, potrzebny, a na ile nie? I czy w ogóle, czy ta broń z Zachodu, prawda, która trafia, tylko opóźnia przegraną Ukrainy w wojnie z Rosją, czy nie? Jak to jest? Się fachowiec wypowiada. Ja się zajmuję stosunkami międzynarodowymi, a nie czołgami. To generalnie ta pomoc jest spóźniona. Ja oceniam, że ona jest spóźniona około pół roku z uwagi na to, że Ukraińcy oczekiwali tej broni dużo wcześniej, bo wyposażenie armii ukraińskiej i sformowanie nowych jednostek wojskowych pozwoliłoby Ukraińcom mieć na wybranych kierunkach operacyjnych, nie w skali frontu, w skali strategicznej, przewagę nad armią rosyjską i mogliby wykonać wcześniej takie uderzenia, które mogłyby zdemolować przynajmniej część potencjału armii rosyjskiej. Był taki czas ku temu, kiedy armia rosyjska była najsłabsza. Nie wiem, czy pan wie, kiedy była najsłabsza armia rosyjska. Na przełomie lata ubiegłego roku, czyli między sierpniem a wrześniem roku ubiegłego. Był czas na to, żeby wykonać to uderzenie od Zaporoża w kierunku Morza Azowskiego. Armia rosyjska była rozbita, pobita. Ukraińcy tego ruchu nie zrobili. Dlaczego według pana tego nie zrobili? Dlatego, że ktoś im doradził, żeby rozproszyli wysiłek. Uderzyli na przyczółku chersońskim, uderzyli... Myśli pan, że to było z Ukrainy, z wewnątrz, czy raczej... Być może ktoś zradzał, nie wiem, ja nie jestem w głowie dowódców ukraińskich, ale dla mnie rozproszenie wysiłku na dwa kierunki, czyli na kierunek chersoński i na kierunek charkowski, gdzie 11 września ruszyła ofensywa armii ukraińskiej po trzech dobach zatrzymana przez armię rosyjską. Mało tego, to Rosjanie wszystkie te ziemie, które w wyniku tej kontrofensywy ukraińskiej utracili, odzyskali. Doszli do Kupiańska z powrotem. Czyli generalnie żadnego efektu te ofensywy nie dały. Jedna ofensywa, nawet nie tak głęboka, mogłaby zdemolować wojska rosyjskie. Tego nie było. I teraz pamięta pan, czy ten sprzęt, który dociera na Ukrainie, pozwoli Ukrainie zbudować potencjał. Jeżeli Amerykanie mówią teraz, słowa Instytutu Studiów Wschodnich, że 9 brygad pancernych budowali, to 9 brygad pancernych to jest tylko po to, żeby wykonać małe działanie operacyjne w skali operacyjnej, płytkie. Rozbicia jakiegoś zgrupowania niedużego armii rosyjskiej. Że ktoś mówi o kontrofensywie, to jest pojęcie prawie strategiczne. Do takiego uderzenia, do takiej kontrofensywy trzeba nie 9, a 19, 20 kilka brygad pancernych. Bo włamanie, czyli ten grot, idzie głęboko w ugrupowanie rosyjskie i trzeba temu grotowi zapewnić osłonę skrzydeł. Czyli ten potencjał musi być trzykrotnie większy niż deklarowany przez Amerykanów. Czy taki potencjał Ukraińcy mieć będą, nie wiem. Natomiast ja skłaniam się ku czemu innym rozwiązaniom. Ukraińców nie stać na wielką kontrofensywę, taką bym powiedział strategiczną. Natomiast Ukraińcy powinni szukać takiego rozwiązania, że powinni uderzyć tam, gdzie Rosjan można łatwo pobić, nie budując wielkiej przewagi. Jakie to byłyby rejony? Proszę zauważyć jedną rzecz. Wszyscy wskazują, i amerykańscy specjaliści też, że najlepszym kierunkiem uderzenia byłby kierunek Zaporoże, Morze Azowskie. Był rok temu. Niemalże. Dzisiaj teraz to jest nieaktualne. Tak. Od grudnia Rosjanie rozbudowują pozycje obronne. Ostrzegałem, mówiłem o tym. Zobaczycie, że Rosjanie przewidzą to, że tam uderzyć, będziecie chcieli uderzyć. Rosjanie tam się okopują, wsie, miasta zamienili w twierdze, minują wszystko jak szaleni. Żeby Ukraińcy mogli tą obronę przełamać, muszą mieć przewagę 4-5 do 1 nad Rosjanami. Czyli mamy do czynienia z pewnym patem, prawda? Impas strategiczny. Jedynym rozwiązaniem, moim zdaniem, jest szukanie czegoś takiego rozwiązania, żeby uderzyć na Rosjan tam, gdzie Rosjanie prowadzą natarcie. Ponieważ ugrupowanie wojsk nacierających jest ugrupowaniem rozproszonym, nieprzygotowanym do tego, żeby przejść z natarcia natychmiast do obrony. Tak jest w Donbasie. To jest jedyny kierunek, który właśnie w tej chwili... Panowie, wszyscy liczą na tę kontrofensywę ukraińską, ale ona się jeszcze nie pojawiła. Panie doktorze, jak pan to widzi? Ja to widzę tylko w ten sposób, że tak naprawdę Zachód był w stanie dostarczyć tyle sprzętu, ile był w stanie.
Powstaje pytanie, czy w ogóle w tej chwili państwa zachodnie, nawet ogałacając swoje magazyny, są w stanie wystawić to właśnie, nie wiem, 20 brygad pancernych. Co więcej, no wszystkie dane dotyczące przemysłu w Europie Zachodniej pokazują, że to dopiero teraz chyba Rheinmetall przestawił swoją produkcję w ten sposób, że w przyszłym roku już będzie w stanie, tak, zwielokrotni. Ale na przykład Francuzi do niedawna, to też są dane, ponieważ wtedy, kiedy proszono Szwajcarię o pomoc, znaczy o sprzedaż, to oni między innymi przeprowadzili taką znakomitą analizę przemysłu zbrojeniowego, taki jeden z szwajcarskich dzienników, przemysłu zbrojeniowego europejskiego, czyli podawali dokładnie, kto ile czego produkuje. Na przykład ta jedna, ta się chyba nazywa armatochaubica, tak, Cezar, ona jest produkowana przez 18 miesięcy. 18 miesięcy od dnia dzisiejszego. To znaczy, że to, o czym my mówimy, to za 18 miesięcy to już może być po wojnie, albo druga jeszcze może wybuchnąć. Tak samo jest z czołgami, tak samo jest z różnego rodzaju systemami rakietowymi. Co więcej, Amerykanie też się nie rozbroją, mając przecież interesy globalne, perspektywę konfliktu z Chinami i tak dalej. I teraz powstaje pytanie jedno. Jeszcze. Przemysł ukraiński, jak rozumiem, nie istnieje zbrojeniowy. Czyli jedynym zapleczem zbrojeniowym dla Ukrainy przy przedłużającym się konflikcie jest cały przemysł państw zachodnich, który musiałby się przestawić na produkcję zbrojeniową, tak jakby to Zachód prowadził wojnę. Powstaje pytanie, czy jest w ogóle minimum przyzwolenia, bo Polska to jest specyficznym krajem, ale w społeczeństwach demokratycznych, czy jest minimum przyzwolenia na tego typu zaangażowanie w konflikt. Bo to już nie jest oddawanie tych resztek jakichś tam staroci, prawda, które inaczej by poszły na złom, tylko to już jest przestawienie fabryk na produkcję zbrojeniową i to, co jest wyprodukowane, nie trafia do naszej armii, tylko trafia do armii ukraińskiej i idzie na front. Więc to jest ciekawostka. Poza tym ja mam jeszcze właśnie to a propos, bo pan generał nareszcie, bo ja czekałem, aż ktoś powie wreszcie, ile w ogóle tych czołgów, tych dywizji czy brygad jest potrzebnych. Ale nikt na przykład nie przedstawił takiego, przynajmniej publicznie, ja nie widziałem, takiej estymacji. Jeżeli zakładamy, bo wielu polityków, wielu analityków mówi o tym, co jest zwycięstwem Ukrainy. Zwycięstwem Ukrainy byłoby odzyskanie Donbasu, odzyskanie Krymu. Nikt nie przedstawił estymacji, ile tak naprawdę tego wojska trzeba byłoby, ile tych brygad pancernych wyposażyć, żeby zrealizować ten cel. A jeżeli tak, to jak? Bo rosyjskie fabryki, które może są dotknięte sankcjami, żadna nie została zbombardowana. One wszystkie sobie spokojnie produkują za Uralem. Co więcej, wydaje mi się, że żadna broń, której mogą dostarczyć Amerykanie, przynajmniej taka broń niestrategiczna, nie sięgnie chyba tych fabryk za Uralem, prawda? Oczywiście to, co pan doktor mówi, to absolutnie potwierdzam. Nie ma potencjału Ukraina takiego, żeby mogła odbić 20% swojego utraconego terytorium. Aby mogła to zrobić, musi mieć przewagę nad armią rosyjską w całej strefie frontu na poziomie strategicznym co najmniej 3-1. Przy założeniu, że Rosjanie mają, mówiąc, około 400 tysięcy żołnierzy na froncie, to Ukraińcy powinni mieć około 2 milionów, żeby ich przepędzić. Nie mają takich szans na to, bo nie ma wyposażenia. To, co pan mówi, dlaczego te fabryki na Zachodzie nie produkują tyle, ile powinni produkować zgodnie z oczekiwaniami Ukraińców. Bo nie mają takich możliwości, potencjału nie mają. To dla wszystkich jest zaskoczeniem. Stąd zabieg dyplomatów, żeby ten konflikt zakończyć, bo okazać się może za parę miesięcy, że nie będziemy już mieli czym pomagać Ukraińcom. Jeszcze jest pytanie, na ile tym sprzętem, który Zachód wysyła, Ukraińcy, wojsko ukraińskie potrafi się posługiwać? To zobaczymy. Panie redaktorze, to nie jest te dostawy, które idą cały czas, one idą, nawet Amerykanie powiedzieli, że już wykonali prawie 98% planu. Dzisiaj. Ale kiedy ten plan będzie mógł, można powiedzieć, że jest gotowy do realizacji w ramach działań bojowych? Wtedy, kiedy wojsko ukraińskie się wyszkoli na tym sprzęcie. I teraz chcę powiedzieć o tym, że przez wiele miesięcy śmieliśmy się z armii rosyjskiej, mówiąc, Rosjanie wysyłają na front 2-3 miesiące wyszkolonego żołnierza mięso armatnie. Tego samego oczekujemy teraz od Ukraińców. Dajemy im czołgi. Dzisiaj mówimy, idźcie na front się bić z Rosjanami. Mięso armatnie. Popełniamy kolejny błąd. Napędzamy atmosferę tej kontrofensywy. Media już tą kontrofensywę prowadzą. Wielu ekspertów już atakuje na wielu kierunkach. Tej kontrofensywy nie ma, bo Ukraińcy nie są do niej gotowi. Ten sprzęt, który oni muszą zaadoptować na swoje potrzeby, to musi trafić do jednostek wojskowych. Muszą być wyszkolone załogi. Muszą być zgrane plutony, kompanie, bataliony, brygady. To jest czas. Tego nie ma. Żeby te wojska mogły wyjść w pole, to muszą być przygotowane do realizacji działań w środowisku operacji połączonych.
czyli działa lotnictwo, obrona przelotnicza, wojska inżynieryjne, wojska chemiczne, wszyscy razem współdziałają ze sobą. To się osiąga w ramach ćwiczeń zgrywających. Tego nie można pozbawić Ukraińców. Oni muszą to zrobić. W związku z tym nie napędzajmy, nie popędzajmy Ukraińców do ofensywy, bo nagle się okaże, że my robimy to samo, co robili Rosjanie. Wysyłamy mięso armatnie ukraińskie na wojnę. Moim zdaniem, jeżeli Ukraińcy nie rozpoczną tej ofensywy na przełomie może maja, czerwca, tak sugerowałem, to wynika z moich kalkulacji, to ta ofensywa później już będzie nieskuteczna, ponieważ Rosjanie na tyle się odtworzą, na tyle wykopią tą obronę, że będą czekali na ofensywę. Panie doktorze, rzeczywiście ta ofensywa może być, jeśli się opóźni, może być nieskuteczna, jak mówi pan generał? No ja nie jestem, mówię, to jest to nieszczęście, że w Polsce na tematy wojskowe wypowiadają się zwykle eksperci niewojskowi. Ja nie jestem ekspertem wojskowym. Ja nie potrafię ocenić tego. Natomiast doświadczenia różnych wojen pokazują, że i to wojen od czasów rzymskich jeszcze, że dużo większą wartością jest wyszkolenie żołnierzy niż sprzęt, którymi dysponują. Że weterani wojny jeszcze ze Związkiem Radzieckim w Afganistanie znakomicie sobie dawali radę z przeciwnikiem, który miał przewagę na wszystkich frontach ze względu na to wyszkolenie. No jak człowiek nie dał się zabić przez 15 lat, znaczy, że nauczył się nie dawać zabić, tak, przez te kolejne. A rekrut, który został przed chwilą wyszkolony, no, jego wartość, powiedzmy, jest tylko i wyłącznie statystyczna. I to było w czasach rzymskich też, prawda? Największym problemem były okresy pokoju, bo wtedy weterani legionów byli już za starzy, żeby walczyć, a młodzież nigdy się nie nauczyła, prawda? I pierwsze starcia były zwykle klęskami. Tak samo jest tutaj. I obserwujemy tak, jak mamy, żeby daleko nie szukać, panie doktorze, to z mojej ulubionej działki. Ma pan Państwo Islamskie, prawda, taką organizację, która podbiła tak naprawdę obszar większy niż Wielka Brytania. Dlaczego? Bo tam walczyli po stronie Państwa Islamskiego weterani jeszcze wojny iracko-irańskiej. Zaprawieni w bojach. Oraz Al-Kaida, którą sami żeśmy szkolili, prawda, do walki ze Związkiem Radzieckim. To są zresztą ludzie, którzy po 20 lat nic innego nie robili, tylko walczyli. Co więcej, używali broni rosyjskiej, broni amerykańskiej, broni francuskiej. Więc to byli ludzie, których nie trzeba było szkolić. Tak? On dostawał jakąś nową broń i on się nią potrafił od razu posługiwać. Czy zgadzacie się panowie z tym, że no, tak naprawdę wygrywają, mówiąc brutalnie, czołgi, czyli tradycyjny sprzęt, a nie nowoczesny? Czyli w tej wojnie się wydaje, że nie. To jest generalnie środowisko pola walki. To nie jest tak, bo czołgi ponoszą duże straty i jednej, i drugiej strony. Natomiast moim zdaniem kluczową sprawą jest to, że może Ukraińcy szybciej opanowali budowanie środowiska walki, czego Rosjanie nie potrafili. To wynika z zaległości, zaszłości w armii rosyjskiej. Ukraińcy opanowali budowanie zdolności do prowadzenia w środowisku walki, że czołg jest ważnym elementem, jeżeli chodzi o zdolności mobilności i ognia, ale on musi mieć środowisko. On musi być osłaniany przed uderzeniem lotnictwa, przed uderzeniem śmigłowców. On musi być chroniony przez piechotę, która towarzyszy tym czołgom przed atakami przeciwpancernymi różnego typu pocisków przeciwpancernych i kierowanych i niekierowanych. A zatem Ukraińcy prowadzą walkę, budując środowisko walki. Rosjanie tego nie robili wcześniej. Popełniali szereg błędów wynikających z tego, że byli niewyszkoleni, źle dowodzeni. To już historia. To się zmieniło. Rosjanie w tej chwili już nauczyli się od Ukraińców, jak się buduje środowisko walki. I moim zdaniem w tej chwili, to co powiedziałem wcześniej, żadna ze stron nie ma przewagi takiej, która by pozwoliła jej jednym, dwoma uderzeniami zakończyć militarnie tę wojnę. Proszę zobaczyć, mamy kilka wojen dosyć dobrze opisanych, bardzo dobrze nawet opisane, fotografowanych. Mamy wojnę amerykańsko-iracką. No przecież nie ze względu na ilość czołgów, prawda, Amerykanie wygrywali tę wojnę, czy wojnę izraelsko-syryjską, żeby daleko nie szukać, gdzie jedna brygada czołgów rozwaliła ile tam, dywizję pancerną? I mi się amunicja skończyła, bo to każde trafienie to był spalony czołg. W związku z tym nawet wyobraźmy sobie następującą sytuację, że na miejscu armii ukraińskiej pojawiłaby się armia amerykańska. No też by nie wygrała tylko i wyłącznie ze względu na właśnie na jakość czołgów, bo ja widzę, że różni eksperci się tam podniecają, a ten tam czołg to ma jeszcze jakiś wiatraczek, tak, a tamten to... One równie pięknie płoną na polu walki. One przede wszystkim, na tyle, no ja się mówię, niespecjalnie znam, ale to proszę mnie poprawić, jeżeli głupoty opowiadam, ale ja rozumiem, że współcześnie przewaga amerykańska, przynajmniej w tych wszystkich wojnach, polegała przede wszystkim na znakomitym wykorzystywaniu, na dowodzeniu, na dowodzeniu w czasie rzeczywistym, na rozpoznaniu, że rzekomo te czołgi w Iraku, prawda, że ci dowódcy mieli systemy już command and control takie, że on widział, on zbierał informacje i widział, jak gdyby na tym ekranie, i co więcej,
dzisiaj nie to, co jego czołg zbierał, tylko co wszystkie wozy tej brygady, powiedzmy, idącej do przodu zbierały, a przecież to była wojna amerykańsko-iracka, czyli czasy dosyć stare. Tak. I tego prawdopodobnie Ukraińcy po pierwsze się tego nie nauczą, po drugie oni nie dostaną tego sprzętu, bo tak naprawdę oni musieliby dostać w paczce kompletną armię. No musieliby dostać całą łączność, oni się musieliby, jak rozumiem, przeszkolić. Przecież ci oficerowie też nie mają czasu na szkolenie. No co z tego, że on będzie miał strasznie fajne czołgi, jak nie będzie potrafił wykorzystywać tej przewagi. I będą rzeczywiście wtedy decydowała, nie wiem, długość lufy, grubość pancerza, czy co tam jeszcze w tej przewagi nie daje. Czy w ogóle przeżywająca... Tak, panie generale, to się pytam. To... Znaczy, generalnie powiem... Pan generał potwierdzi, czy nie. Znaczy, słuchajcie, to jest... To pan doktor podniósł ten temat czołgów. Każdy czołg jest bardzo niebezpiecznym narzędziem w rękach wyszkolonej załogi. Nawet T-55 czy T-62 potrafi zabić. Ja wiem, że tak jak pan doktor powiedział, że są tacy eksperci, którzy mówią o wiatraczka w czołgu. To nie w tym problem jest. Widziałem czołg, który został trafiony amerykański pociskiem przeciwpancernym tempogłowicowym, który nie spenetrował pancerza tego Abramsa, ale załogę na tyle obezwładnił, że załoga wyszła z czołgu i nie była zdolna do funkcjonowania, bo kręciła nosem, oczami, uszami i ustami. Ta siła uderzenia, energia kinetyczna, która uderzyła w pancerz, powodowała taki wstrząs w tym wozie bojowym, że tam siada elektronika i załoga była niezdolna do niczego. Nie trzeba czołgu spalić, trzeba czołgu zniszczyć, trzeba mieć dobrze wyszkoloną załogę, która potrafi z tego narzędzia, które dostaje w ręce, zrobiła dobre narzędzie do zabijania, no niestety. Czyli nowoczesne systemy radarowe są więc tutaj kluczowe, panowie uważacie? Satelitarne systemy, satelitarne. Żeby ochraniać czołgi? Radarowe? To znaczy, tu chodzi o środowisko pola walki. To znaczy, chodzi o to, żeby rozpoznać zagrożenia, które są skierowane przeciwko temu czołgowi na polu walki. Odpowiednio wcześniej wykryte, czy to będzie rozpoznanie satelitarne, czy to będzie rozpoznanie dronowe, coraz powszechniejsze na polu walki, które monitoruje sytuację polu walki i może zidentyfikować. To jest bardzo ważna nowa taka lekcja wynikająca z Iraku, że trzeba uczyć żołnierzy czytania sytuacji w czasie rzeczywistym z tego, co przekazuje monitor, znaczy zoom z drona. To jest bardzo ważne, żeby umieć identyfikować te cele. My mamy te filmiki, memach różnych, oglądamy to, ale nie potrafimy tego identyfikować tak dokładnie, jak to powinniśmy robić. I sądzę, że ta wiedza, która wynika z tego rozpoznania pola walki, między innymi z dronów, daje pełną wiedzę dowódcy, który musi na polu walki podjąć decyzję, który musi wysłać wojska do walki lub wstrzymać się jeszcze, ponieważ na przykład artyleria musi wykonać zadanie, bo polega to zadanie na tym, żeby obezwładnić tego przeciwnika, który się gdzieś zaczaił w okopach z rakietami się pancernymi przeciwko czołgu. Panowie, troszkę puentując tą naszą ciekawą dyskusję, rozmowę, jak uważacie, dlaczego w ogóle Rosja napadła na Ukrainę? Pan doktor Szewko. Niestety, to jest skomplikowany temat, ale Rosjanie bardzo wyraźnie powiedzieli. I to powiedzieli na samym początku. Tej całej awantury, tej całej wojny, Putin przedstawił bardzo wyraźnie cele strategiczne Rosji. I pierwszy cel strategiczny Rosji, on zresztą teraz ostatnio Ławrowem był powtarzany, więc to nie jest tak, że to oni to zarzucili. I pierwszy ich cel strategiczny jest to oczywiście nie tylko odsunięcie NATO, czy granic potencjalnie NATO, czy jakiegokolwiek innego sojuszu z NATO, bo to przecież nie musi być członek sojuszu, to może być sojusz NATO z państwem, to przecież jest swoboda zawierania umów międzynarodowych, ale znaczy odsunięcie potencjalnego zagrożenia od Moskwy, czy od tych witalnych części Rosji, tak daleko, jak to jest możliwe. W związku z tym to nie tylko przecież dotyczyło Ukrainy, ale również dotyczyło wszystkich państw nowych, gdzie zażądano, żeby Rosja miała prawo weta w sytuacji rozmieszczenia wojsk na przykład na terytorium Polski. Tak, że Polska, jeżeli chce się zbroić, w Polsce, jeżeli mają być wojska tego tak zwanego starego NATO, to Rosja ma mieć prawo weta. To jest tak naprawdę zapowiedź nowego ładu międzynarodowego i ten nowy ład, który ma uwzględniać, to jest właśnie różnica pomiędzy podejściem rosyjskim i chińskim. Rosjanie chcą, żeby nowy ład międzynarodowy jak gdyby uwzględniał interesy bezpieczeństwa Rosji. Czyli na przykład jakikolwiek zakaz zawierania sojuszów wojskowych i tworzenie jakiegokolwiek zagrożenia przy granicach Rosji. Rosja ma mieć prawo weta, a jeżeli nie, to będzie z tymi krajami walczyć. To jest ich cel strategiczny. To jest cel, który zagraża nie tylko nam, czyli nie tylko Polsce, ale również na przykład Kazachstanowi, państwom Centralnej Azji, bo to tak naprawdę tworzy... To nie jest nic nowego. To jest powrót do XIX wieku. Uznajemy, że mocarstwo, a Rosja chce być mocarstwem, chce być uznana za mocarstwo, mają swoje specyficzne interesy. A w związku z tym ponad głowami takich państw właśnie jak Polska, Czechy, Słowacja i tak dalej, Rosjanie będą rozmawiali nawet nie z Europą Zachodnią, chcą rozmawiać z Amerykanami, żeby Amerykanie się na coś takiego zgodzili i to będzie podstawa nowego ładu międzynarodowego.
Czyli, krótko mówiąc, mają mieć prawo weta dotyczące suwerenności państw, które ich otaczają i generalnie interesów bezpieczeństwa. Taka, przepraszam, druga jałta. Tak? Mhm. Jeśli panowie spotkają, wezmą sobie długopis, określą sobie strefy wpływów i wara od tych stref wpływów. Naruszenie ich oznacza powrót do wojny. Rosjanie też to uzasadniają tym napaścią na Ukrainę, że to ich przestrzeń była rosyjska przez wieki, prawda? To już jest taki folklor w tej chwili. Kwestie surowców, prawda? Nord Streamy i tak dalej. To jest folklor, które w tej chwili opowiadanie o tym, że tam Ukraina to w ogóle nie było takiego państwa, w ogóle nie ma narodu ukraińskiego, że to jest sztuczny twór, że to Związek Radziecki stworzył. Tak. To już jest folklor na potrzeby, że tak powiem, ludu i rozrywek. Natomiast te interesy geostrategiczne są bardzo wyraźnie wyartykułowane. A jakie tu znaczenie miały relacje ekonomiczne między Europą a Rosją i to, że Stany Zjednoczone siłą rzeczy nie sprzyjały tym relacjom? Znaczy, to moim zdaniem w ogóle to jest tak, że Europa przez bardzo długi okres czasu była przekonana, jest to niestety taka romantyczna wizja stosunków międzynarodowych, że ja zresztą, ponieważ no, nie ukrywajmy, że ja byłem przecież członkiem rządu kiedyś i miałem okazję słyszeć kolegów niemieckich, na przykład z SPD, którzy przekonywali nas, że Rosja jest tak głęboko uwikłana gospodarczo, zresztą to nie chodzi tylko o przemysł, to również osobiście, prawda, ci wszyscy oligarchowie, ta całe elity, tam dzieci studiujące na Zachodzie, oni są tak właśnie, że celem niemieckim było wtedy, jak twierdzili, takie uwikłanie Rosji w relacje gospodarcze, że im się to po prostu nie będzie opłacało. I to nie tylko jako państwo, ale również poszczególnym osobom wręcz z elit. I tak rzeczywiście było, tylko to się nazywa bardzo ładnie, to jest taki słynny błąd analityczny wywiadu, zresztą podręcznikowy, nazywa się mirror thinking, prawda, czyli myślenie lustrzane, czyli my przypisywaliśmy wtedy jako Zachód sposób myślenia nasz Rosjanom. Jak się okazało, Rosjanie widać, że nie mieli problemu z zerwaniem tych wszystkich relacji w ciągu jednego dnia. Panie generale, może pan teraz, dlaczego Rosja napadła na Ukrainę? Główne powody. Szef KOD powiedział chyba wystarczająco wiele na ten temat. Ja nie jestem politykiem, ja się obrażam raczej w sferze wojskowej. Generalnie z wojskowego punktu widzenia ja to nie wierzyłem, że 24 napadną na Ukrainę, ponieważ widziałem, jaki potencjał Ukraina ma na froncie, jak jest przygotowane do odparcia agresji rosyjskiej. Rosjanie nie zbudowali przewagi takiej, która wynika między innymi z zasad sztuki wojennej, żeby mogli tę operację szybko wygrać. I przez to stało się to, co się stało, mit armii rosyjskiej legł w gruzach. Oni liczyli wszystkim na to, że ta operacja z desantem w Hostomelu pozwoli im szybko przejąć władzę w Kijowie. I to chyba był główny cel tej operacji wojskowej, specjalnej, później nazywanej. To skończyło się tym powodzeniem, ponieważ Rosjanie przeszacowali swoje możliwości i wydaje się, że w Kijowie te wojska specjalne, które były, czekały na te siły główne, które miały podejść do Hostomela, nie wykonały swojego zadania, czyli nie przejęły głównych obiektów w administracji państwowej w Kijowie, nie zaaresztowały Żeleńskiego i parlamentu. I to był główny powód tej klęski, ponieważ te wojska, które tam czekały na to, żeby to zrobić, nie wykonały swojego zadania. To tutaj dopytam pana, panie generale, i też pana doktora za chwilkę o to, czy jeśli Rosjanie zajęliby Kijów, czy Polska byłaby następna? Nie należy tylko wykluczyć, znaczy Polska, NATO, bo... No w tym, nie, ale Polska, prawda, jako tak, najbliższy. Mhm. Na pewno nie miało, mi się wydaje, że jednak mimo wszystko zagrożenia by nie było konfliktem, ponieważ Putin nie dąży do konfliktu z NATO w sensie takiego realnego konfliktu. Oczywiście polityczne spory będą, ekonomiczne wojny będą, wojna informacyjna będzie trwała cały czas, straszenie będzie nas bombą jądrową, natomiast... Moim zdaniem Rosja nie podołałaby konfliktowi z NATO, ponieważ NATO potrafi się zmobilizować, co było widać po 24 lutego ubiegłego roku, i skonsolidować swoje wysiłki do tego, żeby zbudować zdolności do odparcia agresji, a wszystkim do odstraszania. I wydaje mi się, że Putin zrozumiał, że gra z NATO nie wróży jemu żadnego sukcesu na pewno militarnego. Politycznie, ekonomicznie, informacyjnie będzie cały czas walczył z NATO, natomiast nie targnie się na konflikt zbrojny. Ja jeszcze tylko chciałbym dodać właśnie, że jeżeli chodzi w ogóle o całą tę wojnę, to przecież Rosjanie, oni dlatego jeszcze nie mówili o tym wojna, ponieważ oni tam jechali na paradę zwycięstwa. Zresztą proszę zobaczyć. Czy jeśli zajęliby Kijów Rosjanie, Polska byłaby następna? Jeszcze tylko dokończę ten pierwszy kawałek. Znaczy, chodzi o coś, proszę zobaczyć, co się stało w Chersoniu. Oni liczyli na to, że będzie to dokładnie wyglądało identycznie, że to będzie powtórka z 2014 roku, że Ukraińcy zamkną się w koszarach
i w wyniku negocjacji oddadzą broń i po prostu ta ludność prorosyjska, prawda, czy też ludność wyzwolona od faszystów wyjdzie witać z kwiatami. Przecież te pierwsze kolumny, ja pamiętam jak wjeżdżały, to one sobie wjeżdżały w szyku paradowym, tak? Tam żadnej osłony nie było, oni z flagami jechali i czekali, że ci ludzie będą w nich tymi kwiatami rzucali. Rzeczywiście w Chersoniu to się udało. Przecież oni zajęli tą Chersońszczyznę ile? W kilka dni. No, tak. Tak szybko jak tylko czołgi, tak. Dopiero opór, na przykład moim zdaniem, który był dla nich całkowitym zaskoczeniem, to jest Charków. Przecież w ogóle Charków... Charków, Sumy. Tak, przecież Charków, Sumy to są miejscowości, które były zajęte no, w przeważającej części przez ludność, która ukraińskiego nie znała. No, krótko mówiąc, przez ludzi, na których oni liczyli, że oni tam po prostu wyjdą kwiatami za tych faszystów, to tam sama ta ludność, powiedzmy, wywiezie na taczkach i to się nie udało. Tak samo i rzeczywiście liczono na to, właśnie a propos Kijowa, liczono na to, że dojdzie do błyskawicznej zmiany reżimu politycznego. I dlatego właśnie, to słusznie pan generał mówi, że cała ta armia, prawda, to było tylko takie straszenie. Czyli Rosja nie odważyłaby się zaatakować Polski, jeśli zajęłaby Kijów? Wie pan, nie wiem, tego nie wiadomo. Znaczy, widać było, że już pierwsza część, bo na czym polega podjęcie decyzji politycznej no, tej wagi? No, na pewnej kalkulacji na podstawie danych wywiadu. No, analiz wywiadu. NATO, prawda? I proszę zobaczyć, że potem po samej tej agresji, chyba w drugim czy trzecim miesiącu, pojawiły się liczne, choć niepotwierdzone informacje o wielkich czystkach w FSB, o wielkich czystkach w SVR i to jeszcze tego całego pionu analitycznego, ponieważ ten pion analityczny prawdopodobnie Putinowi dokładnie to napisał. My teraz nie wiemy, jaki błąd w kalkulacji mógł się pojawić w części dalszej tego planu. No bo jeżeli oni zakładali, że Ukraińcy nie będą walczyć, proszę zobaczyć, operacja z uchodźcami na polskiej granicy, całe ten odium propagandowe było obliczone na to, żeby Polskę wyizolować, żeby Polska i tak już nie mająca dobrych notowań, krótko mówiąc, na Zachodzie, żeby ta lewica europejska po prostu odsunęła się od Polski, żeby Polska stała się pariasem, a w związku z tym, żeby była naturalnym, potencjalnym celem. No ale to się nie udało. Przy okazji tego, ta kalkulacja się nie udała. Już w czasie tego kryzysu uchodźczego widać było, że się właśnie Unia Europejska, a i NATO skonsolidowało. Czyli nie udało się spowodować, napuścić Niemiec na Polskę, prawda, Francji na Polskę i innych krajów, tam gdzie lewica ma jakąś przewagę. Jeszcze tylko dodam, w takiej sytuacji my nie wiemy, znaczy jedną kwestią to jest kwestia potencjału wojskowego, a drugą kwestią to jest ocena zdolności no, przeciwnika. No, podejmuje się decyzję o ataku czy zajęciu wtedy, kiedy uznaje się na przykład, że Amerykanie nic nie zrobią, NATO nic nie zrobi, że Polska się nie będzie broniła. I w takiej sytuacji to jest niebezpieczne. Nie jest niebezpieczne to, czy oni mają siłę. Tylko czy wtedy, w tamtej sytuacji, kolejna strona po tej zajęciu tej Ukrainy w 3 dni nie mówiła o czymś takim. No i Polskę też możemy, bo tak, Amerykanie palcem nie kiwną, Niemcy ograniczą się do, powiedzą, że to może dobrze, Francuzi ograniczą się do rysowania kwiatków na podłogach i tak dalej. To by stanowiło podstawę do decyzji o ataku, a nie, no i oczywiście ocena polskiej armii, uznają, tam były te jakieś manewry tej polskiej armii, prawda, gdzie myśmy tam przegrali tą wojnę w ciągu tygodnia, więc stwierdzą, dobrze, Polacy nie mają się czym bronić, nie potrafią, są niezmobilizowani. Panie doktorze, tak to zapytam pana generała i pana również za chwilkę, co Putin zrobi, jak przegra? Może być scenariusz tego? Znaczy, moim zdaniem tej wojny żaden stron nie wygra. To jest już teraz, mi się wydaje, domeną polityków, jaki będzie finał tej wojny i oni rozstrzygną i rozdadzą karty po tej wojnie. Natomiast Putin, wydaje mi się, że to wynikać będzie z tego, że to mówiłem wcześniej o tej biologii, która dotknie Putina. On jest człowiekiem dojrzałym, bardzo dojrzałym i czas na to, żeby on oczy ze sceny, obojętnie w jakim stanie i kondycji fizycznej on jest. Dla mnie kluczową sprawą to jest to, kto będzie po Putinie. Właśnie, czy on może namaścić kogoś, kto będzie tą samą wizję polityczną urządzał światu, czy nie? Znaczy, moim zdaniem, to jest moja opinia, uważam, że na Kremlu są tacy ludzie, którzy już nie chcą tej wojny, są nią zmęczeni, którzy myślą nadal o Rosji jako o państwie skonsolidowanym, a nie państwie walącym się, czy rozpadającym się, bo to Rosji grozi. Opinia publiczna Rosji, prawda, Rosjanie no, w dużej mierze popierają, cieszą się z tego. A niech mi pan pokaże polityków rosyjskich, którzy liczą się z opinią publiczną rosyjską. Chociażby świadczą o tym wybory, które są zawsze jednoznaczne, jeśli chodzi o wybór prezydenta Rosji czy premiera.
Wydaje się, że kluczowo jest to, tym, kto będzie po Putinie i w jakim kierunku będzie dryfowała ta polityka rosyjska. I wydaje się też również, że wizyta premiera Chin, prezydenta Chin w Moskwie dała w jakimś sensie gwarancję bezpieczeństwa Putinowi i jego elitom, tym, że mogą liczyć w jakimś tam zakresie na wsparcie czy na jakąś klauzulę bezpieczeństwa, którą Chiny im dają, bo Rosja Chinom jest potrzebna. Nie jako mocarstwo wcale, ale Chiny potrzebują Rosji. Wielu powodów. Przede wszystkim potrzebne są surowce, które ma ogromne zasoby Rosja. Drugie, Daleki Wschód, gdzie Rosja jest Chinom potrzebna. No i my nie wiemy jeszcze, w jakim kierunku będzie zmierzała ta globalna wojna, do której może dojść w Indo-Pacyfiku. Ale to jednak też bardziej, tak może być Rosja potrzebna. To jednak bardziej Rosja chyba się znalazła w ostatnich miesiącach w objęciach Chin, prawda? Tak, oczywiście, bo to jest w tej chwili ta wizyta prezydenta Chin właśnie pokazała światu, że dużo zależy od tego, co będzie chciał Pekin, a nie Moskwa. I Pekin dał gwarancję bezpieczeństwa Putinowi. Proszę zauważyć, jak zachowuje się Putin po wizycie prezydenta Chin. Jest nieco odważniejszy. Panie doktorze, co Władimir Putin zrobi, jeśli przegra? Jest kilka scenariuszy. Po pierwsze, jeżeli rzeczywiście przegra wojna, czy będzie przeświadczenie w elitach rosyjskich, że wojna jest przegrana, bo to jest ważniejsze niż to, że my sobie powiemy, że on przegrał. No to po pierwsze już wtedy nic nie zrobi, bo może nie żyć. To jest pierwsza możliwość. Że po prostu dojdzie do przewrotu, że on sam władzy nie odda. Moim zdaniem nie odda, bo nie ma wyjścia. Znaczy nie ma żadnej gwarancji, że nawet naznaczony przez niego następca, no jakby Miedwiediewa załóżmy, jak kiedyś Miedwiediewa wyciągnął. Miedwiediew, wiadomo, jest to szaleniec, już nikt go tam nie, na żadne nie stanowisko. Tak, to jest błazen króla jego mości. No ale tam jest kilku takich, którzy myślą tak jak Miedwiediew, natomiast no, nie odzywają się tak głośno. I wyobraźmy sobie, że taki człowiek przejmie władzę po Putinie. Putin nie ma żadnej gwarancji, że w ramach ugody z Zachodem on nie zostanie obwiązany wstążeczką, nie zostanie wysłany kurierem do Hagi. Tak? To jest pierwsza rzecz. Bo trzeba na kogoś zwalić, prawda? Trzeba tym rodzinom, setek tysięcy ofiar, czy tej setki tysięcy ofiar, trzeba podsunąć kogoś, kto jest odpowiedzialny tak naprawdę za to. I on nie będzie w tym momencie przedstawiany przez takiego następcę jako zbrodniarz, który rozpoczął wojnę. Tylko on będzie przedstawiany jako zbrodniarz, który rozpoczął tę wojnę niekompetentnie i doprowadził do tak wielkich strat. I moim zdaniem najbardziej, ponieważ tam nie ma, w elitach rosyjskich w tej chwili nie ma żadnego polityka, takiego przynajmniej, który z pierwszych stron w gazet, no może jakiś tam nagle się pojawi, który byłby jakby akceptowalny z naszego punktu widzenia, czyli byłby ugodowy, który byłby, dążyłby do jakiegoś konsensusu. Oni wszyscy, jeżeli dojdą do władzy, to prawdopodobnie dojdą właśnie z hasłami następującymi. To była nieudolna ekipa. To była ekipa, która skazała setki tysięcy naszych żołnierzy przez korupcję, przez nieudolność, przez awanturniczość. My zawieramy pokój, bo musimy no, już dosyć tych ofiar, ale to nie będzie państwo nam przyjazne. Znaczy to będzie państwo, to będzie człowiek, który będzie budował swoją legendę, no bo on też się będzie bronił przed licznymi, którzy tam, tych brutusów tam z tymi nożami jest bardzo, bardzo dużo. Ale myśli pan, że tak. Jednak ten zamach na Władimira Putina po ewentualnie przegranej wojnie może nastąpić? Nie, moim zdaniem on się broni w taki sposób, on już to raz pokazał, właśnie przy okazji. Nie, bo pan powiedział, że może nie żyć, prawda? Ja właśnie mówię, że właśnie to jest jeden ze scenariuszy. Czyli ja rozumiem, ale równie prawdopodobnie. Śmierć naturalna, czy jednak śmierć? Nie, to tutaj nie będzie raczej naturalna. No właśnie, o to pytam, panie doktorze. Czy zależy, naturalna dla władców Rosji. Tak. Natomiast to jest właśnie to, o czym pan generał powiedział. Wtedy, kiedy rosyjska armia rzeczywiście była rozbita, kiedy rosyjska armia była w totalnym chaosie, to proszę zobaczyć, co robi Putin. I to jest jego sposób działania. Moim zdaniem on zrobi coś takiego, że jeżeli zostanie zmuszony do tego pokoju, to on znajdzie kozłów ofiarnych. To będzie Gerasimow, to będzie Szojgu. Oni pewnie dostaną zaszczytne, albo pojadą na emeryturę nad Ojmiakon, tam gdzieś nad Indygirkę, albo zostaną w ogóle uznani za niekompetentnych. Znajdzie się. Znaczy musi być kozioł ofiarny. I Putin ma tych buforów, bo już raz udowodnił, że no dobrze, to Putin dobry, generalicja zła. I on sobie tych generałów poświęci, polityków, tam być może będą większe czystki, po to, żeby ratować siebie. Zabiegamy o mandat. Tutaj padł pański mikrofon, panie doktorze, więc nie słyszymy. Niedługiego czasu, mam nadzieję. Powiem tak, w środę Mariusz Błaszczak powiedział, zabiegamy o mandat na rządzenie w kolejnej kadencji, bo wtedy skończymy procesy, które rozpoczęliśmy. Potrzebujemy jeszcze 2 lat i Wojsko Polskie będzie najsilniejszą armią lądową w Europie.
Znaczy, generalnie decyzje polityczne są wdrożone, są realizowane. Armia kupuje sprzęt, armia się rozwija, dwie nowe dywizje, 18 i 1 dywizje, to duży potencjał na ścianie wschodniej. Wydaje się, że niezależnie od tego, kto będzie rządził w Polsce, to Polska potrzebuje silnej armii. Uważam, że siłą sprawczą oczywiście i motorem napędzającym rozwój armii są politycy i oni decydują o tym, jak się armia rozwija, ale ja uważam, że to jest potrzeba chwili, potrzeba czasu, wynikając z tego, co się dzieje za wschodnią granicą, że armia polska musi budować swój potencjał, który będzie potencjałem zdolnym do obrony i do ostraszania potencjalnego przeciwnika. Tajemnicza rakieta z rosyjskimi napisami w lesie, no właśnie, widzieliśmy ją. Możemy puścić ten materiał teraz? Słowa i zobaczymy, czy działa. Dobra. Stosowania procesów modernizacyjnych umożliwia nam przyspieszenie właśnie tych działań i podjęcie tych działań w dużo większej skali. Efekty to chociażby to wszystko, co zamówiliśmy w Korei Południowej, a więc czołgi K2, armatochaubice K9, samoloty FA-50. Ten sprzęt już jest w Polsce, już jest w Wojsku Polskim. W tym roku trafią kolejne egzemplarze armatochaubic, kolejne egzemplarze czołgów. W tym roku też na wyposażenie sił powietrznych trafią pierwsze samoloty FA-50. To jest nowoczesny sprzęt. To jest sprzęt kompatybilny ze sprzętem, który dotychczas jest w posiadaniu Wojska Polskiego. Jest to sprzęt kompatybilny ze sprzętem amerykańskim. Przykład FA-50. Jak mówią nasi lotnicy, w 80% FA-50 jest tożsamy z F-16, a więc samolot FA-50 pozwoli nam również na kształcenie dużo większej grupy pilotów, na podnoszenie umiejętności pilotów do tego, żebyśmy mogli potem objąć niejako z marszu obsługę F-35, które już w przyszłym roku, pierwsze polskie F-35 będą gotowe. Właśnie z nami generał Waldemar Skrzypczak i dr Wojciech Szewko są gośćmi Wieczornego Ekspresu na żywo na kanale Super Ekspresu. Przypomnę, że naszą rozmowę jutro o 14:00 będzie można obejrzeć także na kanale Super Ekspres 2 na YouTubie. Panowie, właśnie, co z tą armią naszą polską? Czy jesteśmy nowocześni, czy dążymy do nowoczesności dopiero, panie generale? Dwie rzeczy. Bardzo dobrze się stało, że politycy podjęli decyzję, że pozbyliśmy się sprzętu paradzieckiego. Zabiegaliśmy my wojskowi od dawna o tym, od 20 lat praktycznie nie było woli politycznej. Stało się to za sprawą tego rządu, że pozbyliśmy się tego sprzętu paradzieckiego. Za sprawą tego rządu również rozpoczęły się duże programy modernizacyjne, o czym mówi minister obrony narodowej. Z tym, że ja oceniam, że to nie jest proces na 2 lata, ale proces modernizacji to jest na kilkanaście lat. Dlatego, że wdrożenie sprzętu, rozwinięcie jednostek wojskowych, przeszkolenie personelu na ten sprzęt, wdrożenie w pewnym zakresie obsług, serwisów, remontów tego sprzętu, bo zakładam, że to też o to chodzi, żeby to ulokować w polskim przemyśle zbrojeniowym, to są lata nie mierzone w 2-3, a w kilkanaście lat. Ale dobry kierunek. Panie doktorze, co pan myśli na ten temat? To co pan generał, ja się zdaje na fachowców po prostu. Ale tak, ja uważam, że to jest bardzo dobry kierunek. Ja tylko nie mogę sobie odmówić komentarza trochę złośliwego. Przypominam sobie, ponieważ ja byłem akurat w komitecie offsetowym, kiedy był kupowany F-16, w jaki sposób, jak ówczesna opozycja, obecnie rządzący, jak odsądzali od czci i wiary te niepotrzebne zakupy, prawda, tego drogiego sprzętu i jeszcze co więcej, jak bardzo atakowali, że ten offset jest niedoskonały. Mamy teraz jakiś offset w ogóle? Czy cokolwiek produkujemy w Polsce? Kupujemy po prostu spółki, no to co jest? Prawda? Jest oczywiście potrzeba, bo wiadomo, wojna jest za naszymi granicami, ale można było ten proces, nie budując właśnie tak ogromnego oporu społecznego, rozpocząć dużo, dużo, dużo wcześniej. Wie pan, to jest takie piękne powiedzenie z jednego z amerykańskich filmów szpiegowskich, gdzie zostało zapytane, czy wiecie państwo, kiedy Noe zaczął budować Arkę? No zanim zaczęło padać, krótko mówiąc. A my to już budujemy ją wtedy, kiedy wodę mamy po szyję. Panowie, mam pytanie z czatu jeszcze. Co jeśli po Zełańskim pojawi się na Ukrainie prorosyjski prezydent, panie generale?
Nie wierzę w to, że jest to możliwe w ogóle w tej chwili. Po tym, co się wydarzyło na Ukrainie, w Ukrainie, po tym, co przyszedł naród ukraiński, nie wierzę, że pojawi się prorosyjski prezydent w Ukrainie, ponieważ w tej chwili, w wyniku tej wojny oczywiście, Rosjanie mają chyba najbardziej wrogiego sąsiada, jakiego mogli sobie tylko wymyśleć. Tym wrogim sąsiadem jest Ukraina na wieki. I przez wieki niech Rosjanie nie liczą na to, że narracja, optyka postrzegania Rosjan zmieni się właśnie przez Buczę, przez Irpień, kto sprawcami tego są Rosjanie. A przy okazji wyhodowali sobie coś, o czym u nas akurat w mainstreamie prawie się nie pojawia. To ja tutaj o tym powiem. No, na przykład mało kto wie o tym, że właśnie Turcja razem z Azerbejdżaną i Gruzją próbują zbudować sojusz wojskowy, co by im bardzo mocno zaszkodziło. Proszę zobaczyć, Gruzja, która utraciła Osetię i Abchazję, jest bardzo niedaleko już obecnych pól bitewnych Ukrainy. I Gruzja w sojuszu wojskowym, czy w sojuszu jakimś obronnym z Turcją, to jest zupełnie inna sytuacja również na tej flance. Idea panturkizmu. Tak jest. I jeszcze mamy, a na dodatek mamy Kazachstan, który woli, przecież przypomnijmy, że Xi Jinping powiedział, że nie pozwoli na żadne naruszenia suwerenności Kazachstanu. Przecież nie mówił o tym, że to Ukraina albo NATO będzie naruszała tą suwerenność, tylko powiedział to Rosjanom. Więc Rosjanie sobie też, przynajmniej w krajach przyległych, nie stworzyli specjalnie fanklubu. Płonące granice. Tak jest, dokładnie. Albo właśnie taki, no, kraje, które do tej pory były neutralne, stają się, czy te kraje, które są odległe od Rosji, są przyjazne, prawda? Indie nie graniczą, więc mają daleko, więc żaden problem. Brazylia też nie graniczy, więc Lula da Silva kocha Rosjan. Natomiast te kraje, które graniczą z Rosjanami, zorientowały się, że taką Ukrainę mogą bić w każdej chwili. Wystarczy tylko, że spojrzą się nie w tą stronę. Tak jest. Co panowie sądzicie o idei, no niektórzy eksperci, analitycy, geopolitycy mówią o takiej idei federacji Polski z Ukrainą, pan doktor Szewko. Czy to jest w ogóle realne? Czy ze stolicą w Kijowie na przykład. Ja w ogóle uważam, że polskość może powinniśmy w ogóle zlikwidować państwowość i nie wiem, przyłączyć te regiony Polski do Ukrainy. To są takie bzdury. Znaczy, no to jest taka idea giedroyciowa, moim zdaniem utopijna, odbudowy Wielkiej Rzeczpospolitej. No dlaczego nie z Litwą na Boga? No, z Litwą, to w sumie, znaczy może inaczej. Najpierw z Wielkim Księstwem Litewskim, potem z Ukrainą. Moim zdaniem to jest, po pierwsze, systemy polityczne są niekompatybilne. Po drugie, budowa tego typu już tak zupełnie na poważnie, bo to tylko na niepoważnie można to komentować. Druga kwestia to jest taka, że po pierwsze systemy polityczne, systemy również gospodarcze. Ukraina nie spełnia praktycznie żadnego warunku przystąpienia do Unii Europejskiej. Jeżeli by Unia Europejska podjęła takie decyzje o przyłączeniu Ukrainy, to tylko wyłącznie z przyczyn politycznych. Tak jak kiedyś przyłączała Grecję, prawda, żeby pomóc politycznie, a nie gospodarczo. To jest proces, znaczy taka próba odbudowy romantycznego, wielkiego państwa może doprowadzić do, zresztą niech ktoś zrobi jakiś sondaż, ilu Polaków jest za taką ideą. No. Jeżeli z Ukrainą, no to mówię, to równie dobrze z Litwą, Łotwą, Estonią, odbudowa Wielkiej Rzeczypospolitej z czasów, nie wiem, Kazimierza Wielkiego. Panie generale, czy federacja to dobry, zły pomysł? Nie jest to czas na pewno na to, żeby o federacji mówić. Zbyt wiele jeszcze rzeczy jest do rozstrzygnięcia w relacjach polsko-ukraińskich, żeby w tej chwili mówić o federacji. Moim zdaniem na dzisiaj warunki ku temu nie istnieją. Być może jakaś inna forma relacji bilateralnych polsko-ukraińskich jest realna, jest możliwa, ale federacja moim zdaniem absolutnie nie. Czy panie redaktorze, czy w tym kontekście tylko i wyłącznie, jeżeli Ukraina przystąpi do Unii Europejskiej? No zresztą to chyba, nie wiem, czy prezydent, czy premier mówił. To jest w ogóle realne, że Ukraina może przystąpić w najbliższym czasie? To nie wiem właśnie, czy może, znaczy, jeżeli chodzi o spełnianie kryteriów. No, nie to nawet tych kryteriów, no to i to mamy odpowiedź. No to tak samo jak Turcja. Turcja w większym stopniu. Turcja nie spełnia tylko w kwestii jednej, znaczy praw człowieka, tak? I Turcja zresztą nie chce. Przecież Turcja ile lat już prowadzi negocjacje. I rzeczywiście decyzja o przyłączeniu Ukrainy, abstrahując od tego, że byłaby katastrofą gospodarczą dla Polski, to mało kto sobie zdaje, że wtedy polskie rolnictwo nie istnieje. Tak samo jak przyłączenie Turcji, prawda, likwiduje połowę przemysłu w Unii Europejskiej. Jedno pytanie z czatu jeszcze. Dlaczego kupujemy, to może bardziej do pana generała, dlaczego kupujemy armatochaubice w Korei, jak nasi robią podobno doskonałe kraby? Powiem tak. Znam historię kraba. Jestem absolutnie zwolennikiem kraba, ponieważ moim udziałem jest podwozie do kraba, które polski przemysł nie mógł zrobić przez 20 lat. Udało się za mojej kadencji w MON-ie pozyskać to podwozie do kraba i krab się rozwija. Uważam, że potencjał, który mamy w polskiej zbrojeniówce, a głównie w Hucie Stalowa Wola, pozwala nam zbudować potencjał
nawet powiem więcej, największą fabrykę artyleryjską w Europie. Mamy taki potencjał, powinniśmy to o to zadbać. Ja jestem zwolennikiem budowania polskim przemyśle, polskiego, rozwijania polskiego kraba. Ta haubica... To był błąd. Te zakupy, nie mówię, że błąd, bo teraz wszyscy chcą uzasadnić lub obalić te decyzje o tym, że zdecydowano o zakupie. Te haubice są podobne, ta amunicja jest podobna do tych haubic, ale trzeba w pewnym momencie zaprzestać zakupów za granicą, a skupić się na produkcji w Polsce, tym bardziej, że my krabo już produkujemy. W tak. Kooperacji zresztą z Koreańczykami. Panie doktorze? Dobrze, moim zdaniem. Znowu, trzeba się zdać na fachowców, tak? Fachowcy twierdzą w ten sposób. Ja tylko trochę właśnie, my nie znamy do końca, przynajmniej, znaczy próba zadania również przez dziennikarza jakiegokolwiek pytania dotyczącego kwestii niewygodnych powoduje historyczną reakcję rządzących, ale w tej kwestii jeszcze się powstaje pytanie, jakie są plany na przyszłość? Znaczy nie pilny zakup operacyjny, bo nie mamy czym strzelać, ale kwestia tego, jaka część z tego czegoś, co kupujemy w Korei, będzie kiedyś produkowana w Polsce. Bo jeżeli jest taka perspektywa, że w Polsce powstanie fabryka, że to polski przemysł zbrojeniowy będzie na jakiejś licencji produkował to i co więcej jeszcze, wtedy miał potencjał dostarczania do krajów ościennych, prawda? Bo zdaje mi się, że i Słowacja, i Czechy tak właśnie coś tak podobnego chciały kupować. Jeżeli będą kupowały z polskiej fabryki, no to jest okej, no tak świat działa. No. Fabryka Skody to też już nie jest Skoda, prawda? Tylko dodać, do czego mówi pan doktor, że powinniśmy zadbać o to, żeby te technologie, po które sięgały, trafiły do polskiego przemysłu zbrojeniowego. Nam potrzebna jest petarda technologiczna. Skoro zdecydowaliśmy się na zakup tych technologii, tych haubic, czołgów za granicą, lokujmy te technologie w Polsce. Mało tego, to zmuszając tych, od których kupujemy ten sprzęt, żeby nam nasz przemysł zbrojeniowy dokapitalizowali. Tak. I co więcej, panie redaktorze, i to jest bardzo chyba ważna teza, to właśnie odróżnia kraje rozwinięte od krajów trzeciego świata. Jedna rzecz. Kraje trzeciego świata właśnie, ich armie potrafią wspaniale wyglądać na paradach, ale są to armie w 100% uzależnione od importu. Jeżeli dochodzi do konfliktu, jeżeli przeciwnik, a nawet nie przeciwnik, jeżeli dostawca nagle stwierdzi, że dostawy czegoś, co jest potrzebne, nawet części zamiennych, wikłają go w ten konflikt, to nagle ta armia staje na polu walki, bo po prostu nie ma amunicji, nie ma części zamiennych czy czegokolwiek więcej. W związku z tym armie krajów rozwiniętych właśnie tym się różnią od nierozwiniętych, że one są zdolne, przynajmniej w podstawowej części, budować czy własne rozwiązania, czy przynajmniej obsługiwać te rozwiązania. Nazywa suwerenność czy autonomia produkcyjna. Jest. Ale oczywiście. Warunek zasadniczy. Turcja jest znakomitym przykładem, tak, prawda? Jest. Turcja rozwija własny, ale każdy z tych krajów, proszę zobaczyć, Niemcy, Francja, Turcja, to są kraje, które budują tak naprawdę w znacznej części, nie wszystko, prawda? Turcy kupują 16, więc F-16 nie budują. Jeszcze zapytam na koniec, pojawiła się dzisiaj informacja o tajemniczej rakiecie z rosyjskimi napisami w lesie pod Bydgoszczą. No pojawiło się też wiele teorii, plotek, spisków. Co panowie na ten temat sądzą? Czy to były jakieś ćwiczenia, czy nie? Generalnie powiem tak, wszyscy podnoszą temat, że ten pocisk był opisany cyrylicą. Tak. Przypomnę tylko, że myśmy przez ostatnie 20 lat do MiG-ów 29 kupowaliśmy rakiety. Postsowiecki sprzęt. I taki sprzęt jeszcze jest pewnie w magazynach polskich. Rakiety między innymi ziemia-powietrze, bo o takiej rakiecie jest mowa w tym, co oficjalnie się dowiadujemy. I te rakiety były kupowane jeszcze na początku lat 2000 dla naszych MiG-ów 29, dla naszych śmigłowców szturmowych. Zatem nie tutaj nic takiego, nie ma dla mnie nic takiego, co mnie zaskoczyło i nie budowałbym jakichś teorii spiskowych, że rakieta nie wiadomo skąd przyleciała. Ja czuję się tylko zawiedziony, że nie był to chiński balon meteorologiczny. Panowie, bardzo ciekawa dyskusja. Jeszcze zapytam panów na koniec, no przywołam sondę na czacie, czy Putin dąży do wojny z NATO? Na tak 39%, na nie 61%. Komentarze do wyników. Znaczy, uważam, że ten sondaż jest bardzo budujący, że coś się takiego wydarzyło u Polaków, że Polacy wierzą w to, że NATO jest na tyle silne, na tyle sprawne, że NATO może czuć się przez Rosję zagrożone. Panie doktorze? Zdecydowanie tak. Ja tylko dodam, że Putin generalnie, jego celem nie jest wojna. Jego celem jest uzyskanie, przecież najlepszą sytuacją to jest uzyskanie takich sukcesów, które inaczej musiałby zdobywać na pole walki, bez tej walki.
Czyli krótko mówiąc, wymuszenie na Zachodzie takiego pokoju, czy takiego rozwiązania, czy takiego globalnego nawet rozwiązania, które inaczej otrzymałby, no, wygrywając trzecią wojnę światową. W związku z tym dla niego wojna jest środkiem, zresztą tak jak dla każdego polityka. Wojna jest środkiem do osiągnięcia celów, a nie celem samym w sobie. Jeżeli uzna, że nie ma innego wyjścia, to rozpocznie tę wojnę, albo właśnie ze względu na jakieś błędy rozumienia postawy Zachodu. Natomiast jeżeli nie, to będzie straszył wojną, będzie nam tam przesuwał jakąś broń nuklearną na granicę. Jeszcze powinni tą bombę tak przewieźć na granicę tego naszego płotu, żeby jeszcze media mogły zrobić trochę fajnych zdjęć. Po co? Tylko i wyłącznie po to, żeby przy stole negocjacyjnym uzyskać jakieś kolejne koncesje. A już najlepiej, żeby to były koncesje od Niemców, Francuzów i Amerykanów, czyli ponad głowami tych państw Europy Środkowej. On chce nowego ładu światowego. I wszystko inne jest dla niego środkiem. Ale moim zdaniem konflikt z NATO, ja nie wiem, znaczy, no już pan generał musiałby to potwierdzić bądź nie, ale ja przypuszczam, że konflikt z Amerykanami bardzo szybko doprowadziłby do całkowitego zniszczenia konwencjonalnych sił rosyjskich. Znaczy, już mocno zniszczony. Tak, po tym, co widać, co oni prezentują jednak i mamy versus amerykańskie armie jednak po kilku dużych konfliktach, to obawiam się, że rzeczywiście wtedy pojawiłyby się przesłanki do użycia przez Rosję broni nuklearnej, ponieważ im by się skończyła bardzo szybko armia konwencjonalna. Tak jest. Doktor Wojciech Szewko, generał Waldemar Skrzypczak, bardzo dziękuję panowie za bardzo ciekawą dyskusję. Ale zanim się jeszcze pożegnamy, mam jeszcze dla państwa zaproszenie na targi Vivelo. Najważniejsze kulturalne wydarzenie tej wiosny, 18-21 maja na PGE Narodowym. Za tydzień o 18 zapraszam państwa na odcinek specjalny, który mam nadzieję urozmaici waszą majówkę. Dzięki i do zobaczenia. Masterton, Katarzyna Bonda, Remigiusz Mróz i wielu innych. W strefie spotkaj autora, masz ich na wyciągnięcie ręki. Targi książki i mediów Vivelo. Już od 18 do 21 maja na PGE Narodowym w Warszawie. Jedyne takie połączenie tradycyjnych książek i najnowocześniejszych form przekazu. Zarezerwuj czas i już teraz kup bilet na targivivelo.pl lub dobilet.pl.